Okej. No to tak, no to w tym tutorialu postaram się mniej więcej omówić, o co chodzi z plikami PCK, do czego one służą, między innymi do DLC, o czym można przeczytać w dokumentacji. Powiem też co nieco o tym, o konsoli w grze oraz o bardziej rozbudowanym systemie zapisu plików logów, znaczy logów błędów. Dobra, więc pierwsza rzecz to przejdźmy do konsoli. Ogólnie ta konsola wygląda tak. No i podstawowa rzecz, czyli komendy. Konsola jest już w kodzie źródłowym gry na GitHubie. Więc tak, komendę można stworzyć w prosty sposób. Dobra, napiszę przykładową komendę teraz. Oczywiście tych trzech liter ref nie trzeba wpisywać w konsoli, one są po prostu wymagane, tak żeby konsola rozpoznała to jako komendę, którą się do niej wpisuje i wykonała akcje, które powinny być wykonane po wpisaniu tej komendy. Więc tak. New self. I tak teraz znowu czy to napisane? Dobra, jest dobrze. Więc tak, teraz liczba, którą tutaj wystawimy, będzie określała, ile argumentów jest wykonanych, żeby wykonać polecenie. W tym przypadku będzie to 0. I tak. Tutaj też wpisujemy komand tak jak wszędzie to było, żeby mieć pewność, że wszystko po prostu będzie dobrze. I tutaj wpisujemy to samo, co jest tutaj. Czyli takie o coś i mianowicie w tej konsoli jest komenda,
za którą po wpisaniu której wyskakują wszystkie komendy oraz ich opis. I w tym miejscu właśnie umieszczamy opis danej komendy, który wyskoczył po wpisaniu komendy bodajże help all. Ale to zaraz o tym. No i tutaj są na przykład w systemach typu Unix niektóre komendy trzeba wykonać jako administrator. Tutaj w tym miejscu właśnie można określić, czy konsola będzie wymagała zalogowania się jako administrator, czy też jako zwykły użytkownik, czy nawet deweloper. No tutaj damy zwykłego użytkownika. No i co, nasza komenda jest gotowa. Nie, jeszcze nie. No i about command. No i nasza komenda jest już tak jakby w konsoli. Teraz tylko trzeba zaprogramować konsolę tak, żeby po wykonaniu tej, żeby po wpisaniu tej komendy wykonała ona odpowiednie czynności, na przykład chwilę, jak to się nazywa, to jest komend napisane, ok. Może zmienię opis. Nie będzie, że ta komenda po prostu wyłączy grę. No i tak to jest. Komend. To jest najważniejsze, bo to jest tak jakby nazwa, cała komenda, którą wpiszemy w konsoli. Teraz tak. Komend. Get tree. Exit. Chyba dobrze to napisałem, nie wiem. Process get tree is not declared in the current class. Ok. No dobrze, już wiem, że nie jest zdeklarowana konsola. Nie, to komat tym. Jeszcze nie to. Co jest, mikrofon jest wyłączony? Teraz jest dobrze. Coś, szlak coś trafi. Komy znowu źle. Append. Append message. Chwila, to muszę sprawdzić, czy ja to dobrze zrobiłem, bo no jest dobrze.
Niech będzie custom text. Co jest z tym kablem do... Pięknie. Dobra, może nie będzie problemów. Okej, teraz jest dobrze, zobacz, tylko czy to się jeszcze nagrywa. Dobra, nagrywa się. Custom tekst. No i teraz odpalmy naszą konsolę. Nasz ku... Dobra, jest dobrze. No i tak, żeby komenda została to wykryta, komenda musi być ten ukośnik. No jest, komend custom text. Teraz inna komenda. Ok, jest help. To są wszystkie wpisane komendy. To jest nasz opis exit game. No i wiadomo, jak to klikniemy, to komenda się tak jakby skopiuje do linii poleceń, do wiersz, do tej linii pole, gdzie się wpisuje komendy. W opisaniu help default są pokazywane tylko te domyślne komendy. Chyba teraz będzie lepiej. Coś, co jest nie tak z nagłośnieniem. A. No dobra, to teraz drugi. Kolejna rzecz, czyli DLC składające się z plików PCK. Przygotowałem sobie DLC, które dodaje poziom z TPS demo. I on to będzie wrzucone też do kodu, rzecz jasna. I tak, standardowo ładuje się scena GUI, ale jeśli wejdzie do drzewa sceny i wykryje plik 3d.pck w lokalizacji user, co jest oczywiście, ten plik oczywiście zawiera samo DLC, załaduje się ten plik i zmieni się scena na GUI 3D TSCN, które jest zawarte w no ogólnie w grze. O co chodzi z tym project settings .load resource pack? O to chodzi, że domyślnie plik PCK po wyeksportowaniu binarki ma około zawiera tylko te rzeczy, które zaznaczyliśmy w oknie eksportu tutaj, które są do wyeksportowania, jeśli takie rzeczy w ogóle żeśmy robili. I domyślnie tego DLC tam nie ma, więc po prostu gra ogólnie wszystkie pliki gry są tam. Jest to po prostu dorzucone DLC. Po prostu tak było to łatwiej programować. Mam nadzieję, że każdy oglądający wie, o co chodzi. Tak to by było trochę głupio. Dobra, no więc eksportujemy to. Oczywiście eksport bez debugowania, bo
po co to 3D.pck no i się eksportuje. Tak. No. Że to jest tutaj 3DPCK, to trzeba usunąć, bo tak to będzie różnie. No i zmienię trochę system zapisywania logów błędów, ale to za chwilę. Już jeszcze chwila. Co jest? Sobie teraz znajdę pliki gry. Tutaj. Ha, przy nagrywaniu jednak wolniej się eksportuje wszystko. Dobra, to ja to pewnie wytnę. Jeszcze sam nie wiem. Ogólnie całe DLC znajduje się tylko tutaj. Reszta scen, czyli zmodyfikowane GUI, które by potrafiło załadować to DLC, znajduje się w kodzie gry, bo ona nie wpływa zasadniczo na różnicę rozgrywki. Nawet jeśli to DLC nie jest zainstalowane, po prostu ta scena się nie wyświetli i tyle. Zajmuje tylko kilka kilobajtów, bo to chociaż to nic wielkiego w dzisiejszych czasach. No i dobra, no i teraz najlepiej to by było wyjść teraz z edytora, żeby się nic nie stało z plikami, żeby nie było potem jakichś błędów. No i tak, to usuwamy. No i ładujemy projekt. Dobra, załadował się, jak widać tutaj tego pliku folderu 3D nie ma, więc teraz można na luzie wyeksportować grę. Eksportuj projekt. Przy okazji to już do nowszej. Źle. To będzie numer przyszłej wersji. Odznacz eksport z debugowaniem. No i tak, teraz to się będzie spokojnie eksportować. Ja tylko przeniosę ten plik PCK do odpowiedniej lokalizacji na dysku. Jeszcze chwila. No i już jest. Więc tak. Pulpit.
pod tutaj, tutaj. To ma 150 MB, teraz plik PCK, ile ma? Zatem na pewno mniej. Nie, tyle samo. No ale to niech się włączy. Dlaczego jest brak odpowiedzi? Co jest? Jezus, Matko Boska. Oczywiście to jest konsola widoczna, ale to zaraz ją włączę. Oczywiście jak ją włączyć, to nie podam, to jest w ramach takiego małego, jakby to powiedzieć, i myślę, to wszystko można sprawdzić w stronie. No i załadowałem to. Obsługujący trójwymiarowy panel. Tu jest też bliski porty modyfikacja. Działa na bardzo prostej zasadzie. Zaraz to wyjaśnię. Tego poziomu nie damy nagrywał, bo nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale bo może strasznie wycinać. Oczywiście ta wersja TPSD, która jest tutaj, została zmodyfikowana, kiedy wybrałem to. Działa. Nie było do tej pory błędu, więc tak, teraz skoro się importuj modyfikację. Zasada działania jest banalna. Skurde, nie to. Tą konsolę trzeba. Debug console. Więc tak, przycisk import mod. Sprawia, że pojawi się pop-up. I na, no to okno, gdzie się wybiera pliki. Jeśli zostanie wybrany plik o rozszerzeniu PCK, no to gdzie to było?
nie zostajesz się tutaj powiązany, więc tak. On, jeśli zostanie wybrany plik, to to gra załaduje wybrany przez użytkownika plik PCK. No i żeby to działało, to musi zmienić scenę. Najlepiej, żeby to coś prostego to było. Kiedy plik zostanie wybrany, ustawienia projektu załadują go. No i zostanie zmieniona scena na mod, na scenę mod PSN. Nie wiem, czy to jest potrzebne, ale dodam to tak na wszelki wypadek, żeby się, żeby po prostu była pewność, że wszystko będzie działać. Jeśli tego nie będzie, to nie wiadomo. Jeśli scena się nie zmieni, no to nie wiadomo będzie, czy gra coś, czy gra rzeczywiście to załadowała, czy nie, no nie. I ostatnie, co zostało, to jest, to są pliki logów. Ale je pozwolę sobie zostawić. Nie, w sumie teraz ją mówię, a co tam. Jest scena log file. I ono jeszcze nic się wiele nie zmieniło. Tutaj na pierwszy rzut oka widać, że pliki logu nie nazywają się log podkreśnik file.log, tylko że mają losowy numer. Ten numer pochodzi z funkcji osgetUnixTime, która jest konwertowana, że tak powiem, na stringa, co pozwala na co tak jakby daje ten taki numer. No i żeby użytkownik nie pogubił się, co to jest. Widzę, że fantastycznie. Nie, tutaj też jest wszystko dobrze. Tak. Jeśli zostanie wywołany error, to pojawi się to, co accept dialog. I jeśli on się zacznie pojawiać, tekst w label 2 zmieni się na string getUserDataDir plus ten plus to, nie wiem jak to się nazywa, plus string getUnixTime plus kropka log. Myślę, że tak będzie po pierwsze wygląda na bardziej profesjonalne rozwiązanie. A po drugie, myślę, że to się po prostu komuś przyda. I jeszcze druga rzecz dotycząca tego. To jest tak, numer logu, czyli też osgetUnixTime, numer procesu, tak jakby w systemach operacyjnych, jeśli jest odpalona gra, to ona otrzymuje to z jakimś procesem. I tutaj ta funkcja zwraca numer tego procesu. No i zostanie zapisany tutaj. To jeszcze można zmienić. Tutaj są zapisane wszystkie tak jakby elementy w grze, które są po prostu są, nie to, że są użyte, tylko wszystkie. Tutaj są zapisane te elementy gry w użyciu obecnie.
Tutaj printuję wszystkie tekstury obecnie w użyciu według rozmiaru. Tutaj printuję liczbę rdzeni procesora, liczbę sterowników audio, użycie pamięci podręcznej, czas w sekundach od uruchomienia się silnika, system operacyjny, local, enumeracja, to jest, no, to jest tekst zawarty, data, i to już właściwie było, więc tak, tutaj to można zmienić. Więc już to zmieniamy. No i tak, teraz to odpalimy. Pixelzone, pliki logów. Tutaj jest najnowszy plik logu. Jakiś błąd. Jak zawsze. Unix time. Oczywiście jestem ślepy i tego nie zauważyłem. Więc tak, właśnie Unix time to jest 1.5 0 i tak dalej u mnie. No i tutaj jest wszystko to, co ma być. Najważniejsze, że to dobrze działa. No więc co, no to by było na tyle. No to do usłyszenia w kolejnym odcinku tutorialu live, czymkolwiek to będzie. Cześć.